Okej, dostaliśmy się tutaj. Krali Comet Room. Aha, na tym to polega. It's up to you to fix it. Go ahead, give it a try. Fix the rifts by focusing your chronoceptor's beam on each anomaly. You're doing quite well. Aha. I teraz my musimy robić tak, żeby ten cały żółty laser... O, dobra. Coś takiego. Żeby tu nie było żadnej wyrwy w ziemi, tak? To na tym to polega? Dobrze kojarzę? Że my w ten sposób zapobiegamy, żeby nie było dziury w ziemi? A nie, zniszczyliśmy jakieś tutaj takie przeszkadzajki. Bo te przeszkadzajki by powodowały anomalie czasowe. Kumam, o co chodzi. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dawaj. O kurde, ile śrubek. There's one more thing I want to show you. Jeszcze tutaj ten klank jest u góry, ja pierdzielę. Czy to są kurde cutscenki z poprzednich gier? Czy mi się wydaje, czy to jest z Ratcheta jedynki? Tak szczerze, takie easter eggi tutaj ładne. When they fire at you, just swing your chrono scepter and give them a taste of their own medicine. Time reversal is also handy for rewinding anything your enemies throw at you. I hope you don't mind, but I borrow... Kurde, bardzo ładnie nam idzie. Obecnie naprawdę jestem zadowolony, kurde. I miejmy, że tak... Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Snap to it! You're a natural! No i po kworkach. Fake kworki zostały unicestwione. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest czasowe, że zdążę, kurde, tutaj przedostać się. I am very proud of you, XJ0461. And now, you're ready for the task ahead. Go forth and fix time. Save the universe. When you're ready, my chamber will be waiting. Program terminated. Okay. Welcome back, sir. Are you ready to repair time? Ready as I ever. No to w takim razie możemy stąd spylać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o poziom w podświadomości tego klanka. It's also the most secure. I've never been inside it myself, but I hear. Zobaczymy, jak długo jeszcze nam ten poziom zajmie, bo nie będę ukrywał, że po tym poziomie. Senior caretaker is to repair the damage caused by Dr. Nefarious. Just meet me back here when you're finished. Zygmunt, proszę mi nie przerywać, dobra? Nie wiem, czy podczasem po tym poziomie nie będę kończył sesji, bo jednak trochę już sesja trwa, praktycznie zaraz 2 godziny będzie trwała. Więc tak myślę, że 2 godziny na sesję to jest ładny wynik. Aha, żeby dostać się dalej, to musimy teraz planetę Quantos naprawić. Dobra, okej.
Gameplay z naprawiania planet. No, kto by pomyślał, ale dobra, okej, okay, niech będzie. Temporal ribbon inbound in 3, 2, 1. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Kurde. Chyba ostatni to jest, prawda? Jeszcze nie. To jest dopiero początek. Czemu to tak ciągle się restartuje? Czy ja coś źle robię, czy ten? Czy po prostu na tym to polega ta minigierka? Mam pewne obawy, że coś robię kurde nie tak. Dobra, robię jednak wszystko tak, czyli jest elegancko. Czyli tak jak powinno być. Pierwsza planeta z trzech została naprawiona. Bardzo dobrze. To mi się podoba. To mi się podoba! O to chodzi! O nie! No nie! Znowu to samo! Ale wydaje się to chyba nawet w miarę proste teraz. Tak przynajmniej mi się wydaje. Temporal recording initiated. Temporal recording initiated. Temporal recording initiated. A recorded entity. Temporal recording initiated. Dobra, jak ja mam teraz to zrobić, żeby ten, żeby oni wszyscy ruszyli? Temporal recording initiated. To może teraz zrobimy tak? Tak dla pewności. Ty, no to brzmi logicznie. Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Elegancko, nara. Nara. Trochę trzeba było pogłówkować, ale jednak no wiecie no. Od czego ma się głowę, żeby kurde myśleć? No właśnie, kurde. Od czego się ma główkę, żeby główka pracowała? No nie powiem, są to fajne sekwencje nawet z tym nagrywaniem i tak dalej. I replayowaniem tych nagrań. Ale... no potrafią czasami, kurde, spowodować, że mózg będzie miał dosłownie error, no nie? Tak jak mój przed chwilą miał dosłownie taki dosyć srogi error. No ja autentycznie czasami za głupi jestem na takie zgadywanki. Opatrzcie, mamy 81 tysięcy śrubek. Czyżby można byłoby z tego kupić Rino? Toren 4 Planet Room. Najpierw może unicestwimy jakiegoś tutaj przeciwnika. Naszego przeciwnika. A może nie, a może jednak wywalone w tego przeciwnika. Naprawiajmy. A nie, nie będę mógł naprawić, bo jednak muszę. I dupa. Anomalies detected on planet 10.
Failure detected in Versa Fuse 00173 Gamma Zulu. Recommend replacement immediately. Quantum restoration initiated. Quantum restoration terminated. Time anomalies detected on planet Torrent. No i na, po naszych przeciwnikach, dobra, elegancko. To teraz naprawmy Torrent 4. Zobaczmy, kurde, znowu. Dajcie sobie spokój już. Masakra, no kurde, jak nie z jednej, to z drugiej strony, no. Dobra, wiem na czym to polega, nie musicie mi ciągle tego pokazywać. Ja wiem na czym to polega. Myk, 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 myk. Dawaj, 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 dawaj. Naprawiamy planetę Torrent 4. Ale kurde, ładnie strzelamy. Patrzcie w ogóle, jak szybko strzelamy. To w ogóle wygląda, jakbym ja miał jakiś, nie wiem, turbo pad, nie? Który miał opcję wspierania turbo. Jakkolwiek to brzmi, oczywiście. Dobrze, udało się. Jeszcze tylko jedna planeta do naprawienia. Będzie cacy. Mam nadzieję, że ona jest gdzieś tutaj blisko, bo nie ręczę za siebie dosłownie, no nie ręczę za siebie. Jak będzie inaczej. Czy my zaraz będziemy mieli 90 tysięcy śrubek? Ja pierdzielę, no pewnie większość z was teraz jest załamana patrząc na ten gameplay, bo większość z was by już wydała kasę na te śruby, ale no ja nie. Nie tym razem. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Aha, już widzę. Temporal recording initiated. Dobra. Elegancko. Dobrze jest. To było easy, dobra. Nie ma czym się martwić. Mogło być o wiele gorzej. O kurde, widzę, że spam tutaj wszystkiego znowu. Dobrze, kurde, dobrze. Jak nie jedni, to drudzy chcą, kurde, jeszcze większy wpierdol dostać. Bardzo mi się to podoba.
Cieszę się, że tutaj jest dużo takich postaci chętnych do wyłapania szybkiego wpierdolu. Raz, dwa, trzy. Haha! Znowu to samo, znowu powtóreczka z rozryweczki. Recording initiated. Delay jeszcze raz. Temporal recording initiated. Temporal recording initiated. Jeszcze raz, bo tu zjebałem. Delay. A pokręćmy się wokół tego. A co? Pokręćmy się wokół tego, żebym ja późniejszy mógł tam dostać się bezproblemowo. Oj, teraz sobie postoimy. Super, fajnie. I teraz tak. Ja będę musiał tu poczekać na mojego sobowtóra. Dokładnie. Niech kamera się tylko uspokoi. Znaczy już się uspokoiła, ale wiadomo, no ja muszę mieć delikatny desynch mózgu. I dobra, ten se stanął tu, a ja se stanę tu. Dobrze zatem. Czyli teraz tak, tu będę się kręcił, okej, okay, ja jako ten polecę tam. Kurde. Teraz trzeba to jakoś rozkminić. Jak ja mam to zrobić inaczej? Temporal recording initiated. A recorded entity has failed. Temporal recording initiated. Haha, widzicie? Ładnie to rozkminiłem. Trzeba było delikatnie poczekać. Teraz zobaczcie, jaki oszukany system będzie. Ja pierdziele, ale to czasami potrafi zryć beret, no nie? O Jezu, te niektóre ciekawostki, znaczy te niektóre zagadki to potrafią tak ryć z beret, że to jest szok. Że to jest szok! Kurde! Okej, okay, mamy checkpoint i tam jest ostatnia planeta do zreparowania i będziemy mieli z głowy wszystko. Przepraszam, że to tak kurde czasami monotonnie wygląda, ale no wiecie, no czasem trzeba się chcąc nie chcąc skupić, no. Ja też nie chcę kurde na pałę grać za każdym razem, no bo wiecie, fajnie jest pofejlować, ale nie jak let's play polega cały czas na tym, że co dwie sekundy failujesz, nie? Dobrze, dobrze. Terraknos Planet, okej. Okay. Jesteśmy teraz na Terraknos Planet. Planecie Terraknos. Quantum restoration initiated. Temporal ribbon inbound in 3, 2, 1. Okej, mamy 3 rundy, więc teraz musimy 17 tych. Okej, okay. nie 17, Boże, 20. Boże, przepraszam, że się pomyliłem. Lecz szybko lokalizujemy tutaj, kurde, problem i zwalczamy ten problem, żeby nie było problemu. Zwalczamy problem, żeby nie było problemu. Ja to jednak dobry jestem, nie powiem, że nie. Ribbon impact in
Dobra. Excellent. Mamy to. I prawie 90 tysięcy śrubek. Musimy teraz do Zygmunta wracać, bo Zygmunt na nas czeka. Oh yeah! Ale nie, napiszcie w ogóle z tej sesji, jak widzicie te wszystkie odcinki, to napiszcie z całej tej sesji drugiej, czy mieliście problemy z jakąś z tych planet, ewentualnie z jakimś z tych poziomów, bo jestem tego ciekaw. Bardzo zresztą. Accessing archives. Hello, Sigmund. I just wanted to let you know I will be traveling to the Tombly outpost on Xanathar and will not be back until morning. A fellow scientist has requested an audience with me, and etiquette dictates I comply. Don't go, sir. Mind the clock while I'm gone. Wind the time cleaners and, Sigmund, let's just keep this our little secret. As the kids say, BRB. Please don't go. End recording. It's dangerous. No, Zygmunt czuje tutaj niebezpieczeństwo i nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. Tymczasem u Ratcheta. Warning. Warning. Hostile ships detected. Well, well, well. What do we have here? Oh, looks like this Lombax is lost. What do you say, girls? Shall we help him find his way? Cathy, we've picked up a signature 3,000 kilocubits north of Orak Minor. It's a Lombax ship. General Azimuth. The bounty's up to 2 million bolts on him. Libra, be a good girl and take care of our friend. We'll kill the Elder. General, come in. You've got hostile ships inbound. I see them. The Valkyries. Expert pilots away from Nefarious. I'll lose them in the asteroid field. You just head for Lumos. You would kill Max. Ja widzę, że tutaj grubo się dzieje. Walkirie postanowiły nas znaleźć i chcą nas udupić, ale no nie tym razem. Nie damy się. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy, jak to się mówi. Że tak powiem. I żeby unicestwić statek Walkirii, to będziemy musieli właśnie teraz 10 małych stateczków zniszczyć, jak widzicie. No, cały kurde schemat powtarzalny, można by powiedzieć. Znaczy, mi to osobiście jakoś nie przeszkadza, ale znając mnie i moje moje zapędy, jeżeli chodzi o coś takiego, to zacznie mi to gdzieś niedługo przeszkadzać, jak dojdziemy do ponad połowy gry. Bo my chyba zaraz będziemy w połowie gry, z tego co się orientuję. Mogę się oczywiście mylić, bo nie jestem wszechwiedzący i ja mam prawo też się pomylić. Ale widzę, że grube działa tutaj w naszą stronę zostały wytoczone, tak więc... No i Nefarious, ty chyba chcesz naprawdę wpierdol dostać. Jeszcze taką inwazję, ty quasi-inwazję próbujesz robić? Serio? Naprawdę? No boki zrywać, Nefarious, naprawdę boki zrywać. Jeszcze te troglodyckie dziewczyny w ogóle kurwa nic nie potrafią, zacznijmy od tego. Bo jedyne co one potrafią, to tam pierdolić 3x3 do tej kamerki swojej. No ale żeby przejść do konkretów, to no nie potrafią, więc przykro mi, ale Nefarious, masz słaby team. No ale, czego ja się po tobie spodziewam, no. XD, ale to było proste. Captain is down. I repeat, Captain is down. All units, pull back to Orak Minor. Dobrze, kurde, jechana z koksem. Lecimy jak najszybciej na Lumos. Dawaj, 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 dawaj.
Yes, Illumos. Oh, yeah! O, oh, Krell Canyon, Lumos. Ale to sobie zostawimy już na następny raz. 2 godziny 22 minuty sesji. Ja pierdziule. Warto było się poświęcić. Ah, perfect timing. I've triangulated the Obsidian Eye's location to somewhere in these caves. Follow me. Stay close. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Eksplorowanie tej jaskini Odyna, jak to, jakkolwiek to brzmi, zostawimy sobie na następny raz i o kurde, ale fajny tutaj spływ wody jest. Ogólnie sam koncept na planetę mi się bardzo podoba. Ale dobra, nie będę już przedłużał. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie i dajcie znać, jak wam się ogląda tę serię, czy przyjemnie wam się ogląda, czy nie, czy w ogóle graliście w Ratchet & Clank A Cracking Time i jakie macie z tą grą wspomnienia oraz z tymi poziomami i planetami, które robiliśmy dzisiaj. To by było na tyle, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem po więcej. Nowe osoby zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż informuję was tam o odcinkach, które pojawiły się na YouTubie, ale YouTube nie dał wam powiadomienia. Jeżeli nie dostaliście powiadomienia, to Instagram, Instastory, Pomidorson Official i tam będziecie widzieli co i jak. A jeżeli chodzi o grupę na Facebooka oraz Discord, to tam się po prostu integrujemy wszyscy ze sobą. Tak więc to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, ja to nagrywałem 9 marca już o godzinie 11, a wy to prawdopodobnie będziecie już widzieli gdzieś w kwietniu lub nawet w połowie kwietnia. Dziękuję za uwagę, do następnego razu, cześć!